Znajdujemy się w węgierskiej górce, gdzie nastąpiła bohaterska obrona. 2 września 1939 dotarli do węgierskiej górki, gdzie tutaj stawiły im 4 forty. Znajdujemy się przy pierwszym z nich, Wędrowiec. Zostało tutaj utworzone muzeum, gdzie można znaleźć dużo relikwiów tamtych czasów. Ten wędrowiec jest szczególny dlatego, że tutaj zabarykadował się kapitan Semik, głównodowodzący całej operacji. Porozumiewali się oni z innymi bunkrami za pomocą kurierów. Niestety do pewnego momentu tylko to było możliwe. Później ta łączność została utracona, więc kapitan zabarykadował się i bronił tej pozycji przez 3 dni, będąc wielokrotnie atakowany i szturmowany przez wojska niemieckie, ostrzał artylerii i tak dalej. Przez większość czasu bronił się bohatersko, jednak początkiem końca było uszkodzenie głównego karabinu przeciwszturmowego i to niestety doprowadziło do tego, że kapitan zabarykadował się w najbardziej osłoniętym pomieszczeniu i w sposób taki przeczekał jeszcze trochę, no ale niestety musiał skapitulować. Tak naprawdę on w pewnym momencie utracił łączność z innymi bunkrami i przez to nie wiedział, że inne bunkry już nie są w stanie walczyć, w tym główny osłaniający flanki drugi bunkier. Z przykrych historii jest taka, że kiedy po 3 dniach o godzinie praktycznie równej 17 skapitulowali i zostali uwolnieni, rozświeczone wojska niemieckie, które miały duże straty, pobiły bardzo dotkliwie większość osób, niektórych nawet zabiło. Dopiero kapitan niemiecki powstrzymał przed totalną rzezią i za biciem wszystkich żołnierzy. Znajdujemy się teraz przy bunkrze Wąwóz. Wąwóz nigdy nie został zdobyty pomimo zaciekłych walk. Schron Wąwóz został wykorzystany przez saperów niemieckich do zdetonowania w bezpieczny sposób pozostałości min i innych pocisków, których nie mogli wykorzystać, niszcząc przy tym działa przeciwartyleryjne oraz CKM, znajdując się w tym bunkrze. Wąwóz jest bunkrem szczególnym, dlatego że można na nim na dziko połazić. A czemu twierdzę, że Anglicy nie mieli takich bohaterów? Generalnie chodzi o to, że oni nigdy nie walczyli na swojej ziemi i nigdy nie mieli walki pod tytułem musimy wstrzymać wroga, który jest tak liczebnie duży, że nie mamy szans w ogóle na jakąkolwiek wygraną. Możemy jedynie liczyć na przeczekanie go i tak naprawdę opóźnienie. I to był jedyny plan i jedyny cel całej tej walki z bunkrów w węgierskiej górce. Anglicy zdecydowanie czegoś takiego nie mieli. Byli bombardowani, nie mieli nigdy oblężenia w kraju. Więc pytanie, czy oni tak naprawdę wiedzą, co to jest wojna? Taki zwykły, typowy Anglik, nie żołnierz. A teraz znajdujemy się w schronie Wirwidomb. Jest to jedyny ocalały po wojnie schron. Jednak jego stan jest taki, jak widać, tylko ze względu na to, że w 1968 był wykorzystywany do testów wybuchowych przez Wojsko Polskie. Schron Włóczęga jest nietypowy z wielu powodów, między innymi dlatego, że został na nim po wojnie oddany właścicielowi jako jakaś tam rekompensata i zbudowana na nim ten dom, który stoi do dnia dzisiejszego. Jest to ważny schron w historii z kilku powodów. Upadek Włóczęgi przypieczętował los wędrowca, gdyż 3 września o 8 rano, gdy skapitulowali, przestali osłaniać flankę wędrowca i to przyczyniło się do tego, że oni wytrzymali tylko do końca popołudnia i dostali bardzo ciężki ostrzał, w wyniku którego utracili broń, która okazała się kluczowa
obronie i przyczyniła się bezpośrednio do upadku. Jednocześnie nie byli tego w ogóle świadomi i to był dodatkowy problem. Dodatkową historią jest, że żołnierz, który tam był, Edmund Staruch, namawiał do poddania się od samego początku schron na rzecz III Rzeszy, wychwalając ją, więc został poddany aresztowi i skończyło się na tym, że został uwolniony po poddaniu się i zastrzelił swojego strażnika na oczach swoich kompanów. W latach 50. trafił w ręce prywatne, a w latach 70. został zbudowany na nim dom. Ostatnim fortem na naszej trasie jest Fort Valigura. Jest to fort znajdujący się zaraz przy szlaku na Baranią Górę. Trzon po wygraniu został potraktowany jako tarcza strzelnicza. Posłużył do nagrania propagandowego filmu o tym, jak Niemcy bezproblemowo zdobyli południe. Został on silnie ostrzelany od frontu armatkami i karabinami bez jakiegokolwiek nagranego, nawet udawanej obrony. Włóczęga generalnie miał ogromne problemy z obronieniem się z wielu powodów. Miał dużo skromniejszy skład z amunicją, dodatkowo był zalany wodą gruntową i nie posiadał dobrej elektryki, więc walczyli przy latarkach. Wszystkie pięć schronów można obejrzeć podczas jednodniowej, tak naprawdę nawet półdniowej wycieczki przez wszystko. Podczas całej bitwy pod Węgierską Górką życie utraciło 7 Polaków, 10 zostało rannych. Po stronie niemieckiej to było ponad 200 zgonów. Subskrybujcie i lajkujcie. Widzimy się następnym razem.